Dobra. Dzisiaj jest ten dzień, a mianowicie 24 kwietnia. I dzisiaj decyduję, że rzucam pracę. I zaraz to zrobię. Pójdę do moich przełożonych i im to zakomunikuję. Aczkolwiek wpadłam na pomysł, że może lepiej najpierw spróbować poprosić o 3-miesięczny urlop bezpłatny. Może lekkie zabezpieczenie też nie jest głupią opcją, prawda? Więc zobaczymy, co wyjdzie. Nie wiem, co z tej rozmowy w ogóle wyjdzie. Mam kilka dni, żeby złożyć to wypowiedzenie, żeby od czerwca już mieć 100% na realizację swoich celów i marzeń. Także mam nadzieję, że to się nie przesunie. No i zobaczymy. Ale realność wchodzi, bo jest stres. Dzisiaj w nocy nie mogłam spać za bardzo, bo no jednak stare przyzwyczajenia, stare myślenie i stereotypy, które gdzieś tam siedzą, że po co ty będziesz rzucać tą pracę, że przecież ona jest dobra, że jest ci bezpiecznie, że jest ci dobrze, jednak wchodzą i no jest ciekawie, że zauważam mimo wszystko, że one przychodzą i staram się cały czas je odpychać. Wszystko mówi mi, żebym to zrobiła, żebym spróbowała i postawiła na siebie, więc kurde, faktycznie. No i właśnie dlatego też postanowiłam nakręcić ten cały proces, żeby pokazać też swoje emocje i że nie jest to może łatwy proces, ale pozytywne myślenie i że nasze myśli w głowie potrafią kreować rzeczywistość i właśnie chcę ją dla siebie wykreować. Zresztą cały mój kanał jest o tym, trochę po polsku, trochę po angielsku. Może jeszcze uda mi się coś nagrać zaraz przed. Idę właśnie wydrukować wniosek o urlop bezpłatny. Kurczę. No. Okej, mam podpis numer 1 na moim super dokumencie. Zgodzili się. Troszkę byli zdziwieni po rozmowie, ale jest podpis numer 1. Jeszcze HR muszą się zgodzić na taki 3-miesięczny urlop bezpłatny. Jak nie, no to trudno złożyć powiedzenie przy miesiącu. Poczekam miesiąc dłużej na życie, ale liczę, że może najbardziej przyjemniejsza opcja na siebie. Okej, jest na razie dobrze. 50% sukcesu. No, wszystko jest takie surrealistyczne w tym momencie, że to się naprawdę dzieje. Krok do przodu jestem od pójścia w stronę swoich celów i swoich marzeń. Idę działać dalej.